Główne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Katarzyna Skrzyszowska. Dobry wieczór. Zaczynamy przegląd najważniejszych informacji z Opolszczyzny. W tym serwisie zobaczą Państwo m.in. Kombatantów jest coraz mniej, ale akcja Rodacy Bohaterom swoją nazwę ma cały czas aktualną, dlatego że uważamy, że ci Polacy, którzy tam trwają, mieszkają, są swego rodzaju współczesnymi bohaterami. Najwięcej trafia do Rumunii, nieco mniej do Turcji i do Irini, z uwagi na to, że jest tam nieco mniej żołnierzy. Konkurs jest cykliczny, właściwie spotykamy się co roku z dziećmi, które uzyskały w drodze prac komisji najwyższe osiągnięcia czy najlepsze wykonane prace. Były minister sportu Kamil Bortniczuk został nowym przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego Prawa i Sprawiedliwości na Opolszczyźnie. Jego nominacja stanowi element szerszej wymiany pokoleniowej, do jakiej aktualnie dochodzi w strukturach partii Jarosława Kaczyńskiego. Poseł Kamil Bortniczuk ma 40 lat, pochodzi z Głuchołaz. Z Prawem i Sprawiedliwością związany jest od 2002 roku, lecz ostatnio był jednym z liderów Partii Republikańskiej, z ramienia której pełnił urząd ministra sportu w rządzie Mateusza Morawieckiego. W sobotę republikanie połączyli się z Prawem i Sprawiedliwością. Tym samym Kamil Bortniczuk powrócił na łono środowiska politycznego, w którym rozpoczynał swoją działalność publiczną. Będę chciał przekonać wszystkich, zgodnie z tym, jak ta sytuacja faktycznie wygląda, że w tym trudnym czasie potrzeba zjednoczenia wszystkich ludzi, którzy są polskimi patriotami, którzy mają swoje poglądy nieco bardziej na prawo od centrum, albo właśnie w centrum, ale w tych absolutnie najważniejszych, kluczowych kwestiach jednak spoglądają raczej w prawą, a nie w lewą stronę. Zastępczyniami Kamila Bortniczuka w nowych władzach wojewódzkich Prawa i Sprawiedliwości będą europoseł Anna Zalewska i poseł Katarzyna Czochara. Ich celem jest programowa ofensywa przeciw pustosłowiu ekipy Donalda Tuska. Wiem, kim jest, pamiętam też jego exposé sprzed 16 lat i sam powiedział, że wyciągnął lekcję i tą lekcję było widać, słychać i czuć. Żadnych konkretów, bo 16 lat temu tych konkretów było ponad 200, z czego spełnionych może było 5%. Nominację na członka Zarządu Wojewódzkiego PiS otrzymał natomiast przewodniczący klubu radnych tej partii w Opolskiej Radzie Miasta, Michał Nowak. On też ma konkretne pomysły na swoją pracę. Ten przekaz, który teraz jest nadawany, że Prawo i Sprawiedliwość to jest tylko osoby starsze, to są osoby z mniejszych miejscowości, żeby złamać ten przekaz, pokazać, że jesteśmy bardzo aktywni, bardzo zaangażowani w średnich miastach, w dużych miastach. Jesteśmy z ludźmi, rozmawiamy z ludźmi i później dzięki temu możemy te pomysły, które ludzie zaproponują, wprowadzić w życie. Zmiany wprowadzone na Opolszczyźnie przez Komitet Polityczny PiS to element szerszego odmładzania partyjnych kadr. W województwie zachodniopomorskim przewodniczącym został były szef MSWiA Paweł Szefernaker. W województwie pomorskim na czele PiS stanął były rzecznik rządu Piotr Miller. W województwie świętokrzyskim była wiceminister sportu Anna Krupka. Natomiast były minister w kancelarii premiera Łukasz Schreiber pokieruje pracami partii Jarosława Kaczyńskiego w województwie kujawskim. Kujawsko-pomorskim. Tomasz Gdula, Kurier Opolski. Trwa ogólnopolska akcja Rodacy Bohaterom. Zbierane są dary dla Polaków żyjących na Kresach Wschodnich. Paczki przygotowują m.in. harcerze i uczniowie ze szkół w Nysie, Głuchołazach czy Grodkowie. W środku oprócz żywności długoterminowej znajdzie się także to, na co rodacy czekają najbardziej. Kartki z polskimi życzeniami. O szczegółach Katarzyna Polaczek. Makaron, kasza, ryż, konserwy czy coś słodkiego. To tylko niektóre produkty, jakie w ostatnich dniach zgromadzili uczniowie zespołu szkół i placówek artystycznych w Nysie. W każdej paczce znajdzie się także kartka ze świątecznymi życzeniami. Bo nie dość, że to jest prosta rzecz, a my jako szkoła artystyczna to tak naprawdę możemy to zrobić i to jest coś, co naprawdę ucieszy każdą osobę, tym bardziej starszą. Ponieważ dla nich to jest naprawdę bardzo ważna rzecz. Do akcji może przyłączyć się każdy.
Produkty, które już za kilka dni zostaną zawiezione za naszą wschodnią granicę, można przynosić m.in. do Nyskiego Plastyczniaka czy Karolinum. Jeszcze jesteśmy otwarci, jeszcze można donosić różne produkty. Im więcej, to lepiej. I zapraszamy, bardzo, bardzo, bardzo zapraszamy. Dary dla kresowian zbierane są także m.in. w Głubczycach, Kluczborku, Grodkowie, Skoroszycach czy Głogówku. Kontakt z koordynatorami akcji dostępny jest na stronie internetowej rodacybohaterom.pl. Tam również znajduje się lista potrzebnych produktów. Warto zwrócić uwagę na produkty z długą datą ważności, makaron, ryż, kasza, kakao, kawa, herbata, takie produkty codziennego użytku. Każdego roku tuż po świętach Bożego Narodzenia harcerze, członkowie Stowarzyszenia Odraniemen i wolontariusze odwiedzają państwa za naszą wschodnią granicą, w których żyją Polacy. Paczki z Opolszczyzny trafiają głównie na Litwę, gdzie żyje ponad 180 tysięcy rodaków. Niemal 80% z nich mieszka w powiecie solecznickim. Kombatantów jest coraz mniej, ale akcja Rodacy Bohaterom swoją nazwę ma cały czas aktualną, dlatego że uważamy, że ci Polacy, którzy tam trwają, mieszkają, są swego rodzaju współczesnymi bohaterami, ponieważ trwają w tradycji, choć być może często łatwiej byłoby się od tej tradycji i tożsamości odsunąć. Akcja Rodacy Bohaterom prowadzona jest od 14 lat. W tym roku harcerze i wolontariusze wyjadą w okolice Soleczników już 26 grudnia. Katarzyna Polaczek, Kurier Opolski. Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski i jego zastępca Maciej Wujec spędzili kilka dni na Tajwanie. Jaki był cel i koszt egzotycznej wyprawy na południowo-wschodni kraniec Azji? Urząd miasta ukrywa przed opinią publiczną odpowiedzi na te pytania. Tomasz Gdula. 8849 km dzieli Opole od Tajwanu i w tak długą podróż na sam koniec Azji prezydent Arkadiusz Wiśniewski zabrał wiceprezydenta miasta, o czym poinformował kilka dni temu w mediach społecznościowych. Wspólnie z moim zastępcą Maciejem Wójcem odwiedziliśmy siedzibę fundacji Tsuchi w Hualien na Tajwanie. Fundacja zorganizowała największą akcję pomocy humanitarnej w naszym województwie, przekazując około 6 milionów złotych na rzecz uchodźców przebywających głównie w Opolu. Teraz wracają do nas z kolejną pomocą, adresowaną tym razem również do samych Opolan. Akcja ponownie odbędzie się w Stegu Arena Opole. Piękny gest, tylko czy w związku z tym konieczna była wycieczka prezydenta miasta i jego zastępcy, a może także innych osób, na egzotyczną wyspę poza najdalsze krańce kontynentu euroazjatyckiego? Przed tygodniem wysłaliśmy do ratusza pytania, jakie cele przyświecały wizycie prezydenta Opola na Tajwanie. Jakie korzyści spodziewa się uzyskać miasto z tej wizyty, szczególnie takie, których osiągnięcie nie byłoby możliwe bez kosztownej eskapady? I wreszcie, jakie były jej koszty oraz kto je pokrył? Odpowiedzią jest wstydliwe milczenie biura prasowego prezydenta miasta. Skoro media zwracają się do niego z pewnymi pytaniami, nie pierwszy raz już o to, żeby odpowiedział na kwestie, które są takie nurtujące mieszkańców przede wszystkim, milczy, no to pokazuje jego stosunek właśnie do demokracji, do wolności, do wolnych mediów i do tego, jak tak naprawdę rozumie w ogóle istotę demokracji. On jej po prostu nie rozumie. Stworzył własne media, z własnymi mediami się komunikuje, natomiast kompletnie nie odpowiada na te pytania, zresztą nie tylko ze strony mediów, także ze strony nas radnych. Rzecznik prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego, często niepytany, wypisuje i rozsyła mediom zajadłe polityczne manifesty, by bronić swojego szefa. Zarazem zwykł chować głowę w piasek zawsze, gdy padają niewygodne pytania. Dla państwa, naszych widzów, będziemy jednak do skutku dociekać, czy i ile opolscy podatnicy zapłacili za wycieczkę prezydenta i jego zastępcy do Tajpej i jakie korzyści odniosło z tego miasto. Wędliny, śledzie, uszka i ciasta. Ponad 3 tony produktów żywnościowych zapakowanych przez opolskich logistyków trafi do żołnierzy w Turcji i Rumunii. Na misjach posłużą do przygotowania polskiej wieczerzy wigilijnej i świątecznego stołu. W 10. Opolskiej Brygadzie Logistycznej intensywne przygotowania do Wigilii i Bożego Narodzenia. Polskie śledzie, pierogi i kiełbasy wysłane zostaną w daleką podróż, aby zagościć na świątecznych stołach żołnierzy. Najwięcej trafia do Rumunii, nieco mniej do Turcji i do Irini, z uwagi na to, że jest tam nieco mniej żołnierzy. W tych paczkach znajduje się dosłownie wszystko, co powinno trafić na wigilijny stół. Są to słodycze, są to grzyby, jest również kapusta, z której później żołnierze zrobią sobie piękny, świetny i pachnący bigos.
Są również paczki od rodziny. Odpowiednio zapakowana żywność zostanie przewieziona do Krakowa, a stamtąd transportem lotniczym dostarczona do polskich kontyngentów wojskowych. Święta poza ojczyzną i rodzinnym domem są inne, chociaż żołnierze starają się zachować tradycyjne potrawy i zwyczaje. Jest wystąpienie dowódcy PKW, który składa życzenia wszystkim żołnierzom, ich rodzinom. Potem jest łamanie się opłatkiem tradycyjnie, no i przystępujemy do spożywania tej kolacji wigilijnej. I oczywiście o godzinie 12 jest pasterka. Tęsknotę osładzają polskie makowce i inne smaczne dania. Uszka, krokiety, pierogi oraz słodycze. Wachlarz naszego asortymentu jest bardzo szeroki. Teraz znajdujemy się w magazynie stołówki, gdzie będziemy przygotowywać wędliny, między innymi kiełbasę śląską, polędwice. Żołnierze będący na misjach oraz pilnujący wschodniej granicy kraju otrzymają też kartki świąteczne z życzeniami. Hanna Honisz, Kurier Opolski. Jak połączyć naukę zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i poznanie kulis pracy telewizji? Wystarczyło zostać laureatem konkursu Bezpieczna droga do szkoły, tak jak uczniowie publicznej szkoły podstawowej w Osowcu. Podczas dzisiejszych warsztatów nie tylko utrwalili zasady dotyczące bezpieczeństwa z policjantką, lecz także dowiedzieli się, jak powstanie m.in. ten materiał. Natalia Janus-Hempel. Uczniowie publicznej szkoły podstawowej w Osowcu zostali wyróżnieni w konkursie Bezpieczna droga do szkoły. Z tej okazji odwiedziła ich dziś policjantka. A numer alarmowy na policję. Proszę. 997. Bardzo proszę. Dodatkową atrakcją była możliwość poznania pracy telewizji od kuchni. Starałem się przekazać dzieciom taką bardzo podstawową sprawę, czyli jak wygląda kamera, jak się nią operuje, bo jesteśmy operatorami kamery. No i jak dobrze przed nią wypaść, jak dobrze powiedzieć i jak się z tym też dobrze bawić. Zabawy było sporo, zwłaszcza przy przeprowadzaniu i udzielaniu wywiadów. Jakie znasz numery alarmowe? 112 999 998. Była więc i praktyka, i teoria, i dużo pytań. Pytania są fantastyczne. Młodzież nas zaskoczyła, bo ogląda TVP 3 Opole, więc wymienili bardzo dużo programów, które mamy obecnie na antenie. Bardzo są zaciekawieni, dopytują, pytają o szczegóły. Nasza obecność to dla dzieci coś więcej niż nauka zawodu. My jako pedagodzy widzimy, jak nasze dzieci się otwierają, jak są odważniejsze, jak przy pierwszym kontakcie z telewizją, z mikrofonem potrafią pięknie odpowiadać na pytania i przede wszystkim nie boją się. I jak się okazuje, nauka ta nie poszła w las, bo uczniowie szybko zapamiętali kilka telewizyjnych zasad. Dowiedziałem się do pracy telewizji, że potrzebny jest mikrofon, kamera, internet i telewizor. Dziennikarze jadą na miejsce, nagrywają, montują i wtedy to leci o 18:30. Próbowałem swoich sił przed kamerą, ale trochę się wstydziłam. Trudno wystawiać przed kamerą się. Czemu? Bo to jest stresujące. A ty się stresowałeś? Tak. A teraz też się stresujesz? Nie. A czemu? Bo się przyzwyczaiłem. Bo do tego można się przyzwyczaić, a nawet polubić. I kto wie, być może ktoś z nich złapie telewizyjnego bakcyla. Natalia Janus-Hempel. W tym tygodniu interesanci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu będą przyjmowani dzień krócej. Związane jest to z odbieraniem dnia wolnego przez pracowników za święto 11 listopada, które w tym roku wypadło w sobotę. Wszystkie placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie tylko na Opolszczyźnie, ale też w całym kraju, są nieczynne, bo pracownicy ZUS odbierają dzień wolny za 11 listopada, który przypadał w sobotę. Kodeks pracy mówi o tym, że pracodawca musi oddać pracownikowi dzień wolny za święto państwowe, które wypada w sobotę. No i tak też się dzieje w przypadku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 22 grudnia, w najbliższy piątek, ZUS nie będzie bezpośrednio obsługiwał klientów, więc jeżeli ktoś ma pilną sprawę do załatwienia,
to zachęcamy do tego, żeby osobiście to zrobić do czwartku, a jeśli nie, to skorzystać z platformy usług elektronicznych, gdzie można wysyłać wnioski i dokumenty, bądź do czwartku zamówić rozmowę w ramach wideokonferencji, w dowolny dzień, w dowolnej godzinie wybrać konkretny temat i tak online również można sprawę z nami załatwić. Oglądają Państwo Kurier Opolski. Teraz dalsze informacje w skrócie. Na mężczyznę pracującego w wykopie osunęła się ziemia. Do takiego zdarzenia doszło dziś na ulicy Chopina w Zakrzowie. Poszkodowany został wydobyty na powierzchnię bez funkcji życiowych. Mężczyznę reanimowali, przybyli na miejsce ratownicy. Ostatecznie śmigłowiec LPR zabrał go do szpitala. Zimą zadbajmy o osoby będące w kryzysie bezdomności, apeluje policja. Funkcjonariusze w ramach codziennej służby sprawdzają miejsca przebywania osób bezdomnych. Jednak ważne jest nie tylko zaangażowanie służb mundurowych, ale wszystkich ludzi, którzy mają wiedzę o osobach bezdomnych, samotnych i potrzebujących pomocy. Takie informacje można przekazać policjantom m.in. dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa lub zadzwonić pod numer alarmowy 112. W piątek rano rozpocznie się astronomiczna zima. Ten okres oznacza długie noce i krótkie dni, co pozwoli wieczorem podziwiać obiekty astronomiczne. Jednym z najokazalszych gwiazdozbiorów zimowego nieba jest Orion. Przypomina on schematyczną sylwetkę człowieka. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na naszej stronie internetowej opole.tvp.pl. Świąteczne drzewko można ozdabiać zgodnie z tradycją czy wyobraźnią. W Opolskim Kuratorium Oświaty rozstrzygnięto dziś konkurs plastyczny Choinkowa ozdoba. Laureaci udekorowali drzewko własnymi pracami. Ozdoby choinkowe w postaci gwiazdek, bombek czy łańcuchów wykonane z papieru, waty, spinaczy, a nawet pierników oceniła komisja. Konkurs jest cykliczny. Właściwie spotykamy się co roku z dziećmi, które uzyskały w drodze prac komisji najwyższe osiągnięcia, czy najlepsze wykonane prace. W tym roku była rekordowa liczba zgłoszeń, bo 38. Pierwszą kategorią była praca indywidualna. Zwyciężyła Nadia Broj z przedszkola w Opolu Wójtowej Wsi. Co robiłaś? Choinkę. Ktoś ci pomagał, czy sama robiłaś? Mama. 3 dni walczyła z tą choinką. Jakie materiały użyte? Wstążeczki kolorowe, szpilki i styropianą, taki trójkąt. Druga kategoria to praca grupowa. Tu zwyciężył zespół szkolno-przedszkolny w Korfantowie. Zrobiliśmy zajęcia otwarte, piekliśmy wspólnie z rodzicami i z dziećmi pierniczki i w ramach tej aktywności wykonaliśmy wspólnie łańcuch właśnie z pierniczków. Wspólne zadania integrowały przedszkolaków. Ktoś ci pomagał? Jeszcze tutaj dziewczyny mi pomagały. A na czym polegała wasza pomoc? Na robieniu obrazków do domków. Też pomagałaś? Mhm. Robiliśmy z papierów i z pudełek od zapałek. Zwycięskie ozdoby udekorowały choinkę na korytarzu Opolskiego Kuratorium Oświaty. Bartosz Sadliński, Kurier Opolski. Ta informacja kończy nasz serwis, zaraz po nim prognoza pogody, następnie rozmowa dnia. Gościem Tomasza Gduli będzie Kamil Bortniczuk, przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Prawa i Sprawiedliwości w Opolu. Zapraszamy Państwa przed telewizory także na kolejne serwisy informacyjne o 20.30 i 21.30. Teraz już dziękuję za uwagę i życzę miłego wieczoru. Do zobaczenia.